Obóz zagłady Chełmno nad Nerem, w języku niemieckim znany jako SS Sonderkommando Kulmhof, to niemiecki natychmiastowy ośrodek zagłady Żydów założony przez Niemców we wsi Chełmno nad Nerem. Funkcjonował od jesieni 1941 roku do kwietnia 1943 roku oraz krótko w 1944 roku. Było to główne miejsce masowej zagłady ludności żydowskiej z kraju Warty oraz więźniów łódzkiego getta. Kulmhof był przede wszystkim ośrodkiem zagłady ludności żydowskiej z wcielonego do III Rzeszy kraju Warty. Ale zgładzono tu również jednorazowo około 5000 Romów i Sintich, przywiezionych z obozu urządzonego dla nich na obszarze łódzkiego getta na przełomie 1941 i 1942 roku. Kulmhof utworzono jeszcze przed konferencją z Wannsee, która odbyła się 20 stycznia 1942 roku, na której to w ścisłym gronie niemieckich prominentów służby państwowej pod przewodnictwem Reinharda Heydricha formalnie podjęto decyzję o eksterminacji ludności żydowskiej. Istnienie obozu jest zatem niezbitym dowodem na to, że niemiecka koncepcja fizycznej zagłady Żydów była dużo wcześniej wpisana w wizję polityki III Rzeszy. Konferencja w Wannsee tylko zainicjowała uruchomienie na szeroką skalę machiny, której próby były wykonywane zawczasu. Decyzja o eksterminacji Żydów z kraju Warty zapadła prawdopodobnie już w połowie roku 1941. Podobnie do obozów zagłady w Bełżcu i Treblince, o lokalizacji zdecydowało położenie, infrastruktura transportowa oraz oddalenie zalesionych terenów od skupisk ludzkich. Obóz utworzono wyjątkowo szybko. Zagospodarowano istniejący pałac otoczony parkiem, wysiedlono okoliczną ludność i przejęto budynki mogące służyć celom obozowym, takie jak kościół, plebanie, remizę, urząd gminy oraz przystanek kolejki wąskotorowej. Transporty do Kulmhof przybywały już od grudnia 1941 roku. Więźniowie wchodzili do pałacu, gdzie Niemcy kazali im zostawiać posiadane rzeczy. Następnie przy użyciu siły wpędzali Żydów do stojących przy budynku ciężarówek, które były mobilnymi komorami gazowymi. Ludzi gazowano w nich spalinami samochodowymi. Początkowo ciała grzebano masowo w lesie żuchowskim w dołach. Układano ciała w głębokim rowie, jedno obok drugiego. Puste przestrzenie wypełniano ciałami dzieci, aby zachować jednolitą strukturę. Kolejne partie ciał przysypywano cienką warstwą ziemi i kładziono kolejne ciała zamordowanych. Latem, wskutek rozkładu ciał, doszło do wypiętrzenia masowej mogiły. Z powodu bardzo nieprzyjemnego zapachu, jaki unosił się w okolicy kilkudziesięciu kilometrów, Niemcy postanowili pozbyć się dowodów swojej zbrodni w obawie, iż dotychczas trzymany w tajemnicy proces masowego mordu ujrzy światło dzienne. Utworzono wówczas doły i krematoria do spalania ofiar, zarówno tych już pogrzebanych, jak i z kolejnych transportów, jakie docierały do obozu. 7 kwietnia 1943 roku zaniechano dalszych mordów w tym miejscu. Wysadzono w powietrze zabudowania, w tym adaptowany dawny pałac, którego fundamenty możemy oglądać dzisiaj w miejscu pamięci. Pozbyto się śladów istnienia ziemnych krematoriów. W okresie od kwietnia 1943 roku do czerwca 1944 roku obóz był nieczynny. Z relacji Onek Szabat w raporcie wydarzenia w Chełmnie nad Nerem czytamy: Żydzi zostali przywiezieni samochodami ciężarowymi, początkowo w grupach liczących po 60, a później po 90 osób. Bagaże złożono w kościele znajdującym się po lewej stronie ulicy. Budynki położone wokół kościoła zostały obstawione przez umundurowanych i nieumundurowanych gestapowców. Dalej na lewo leży ta właśnie wieś. Na prawo od ulicy, oddalony o około 100 metrów, znajduje się chełmiński zamek. Za każdym razem właśnie tam kierowały się samochody z ofiarami. Przy wysiadaniu z samochodu pomagał im starszy, około 60-letni Niemiec, który zachowywał się bardzo serdecznie. Trzymał niemowlęta, tak aby matki mogły zejść z samochodu. Pomagał przy wysiadaniu ludziom starym i chorym. Chorzy opierali się o jego ramię w drodze do pałacu.
Swoim serdecznym zachowaniem zdobywał powszechną sympatię i zaufanie. Pałac, o którym mowa, jest starym jednopiętrowym budynkiem, znajdującym się za małym pałacykiem, zniszczonym w trakcie działań wojennych w latach 1914 a 1918. Ponure wrażenie robi widok okien bez szyb. Właściwy budynek znajduje się na drugim dziedzińcu. Pomieszczenie, w którym zgromadzono ofiary, było dużym, dobrze ogrzanym pokojem. Stamtąd schody prowadzą na dół, na parter. Znajduje się tam korytarz. Przy jego wyjściu usytuowano rampę, do której schodzi się małymi schodami. W suterenie znajduje się wiele pomieszczeń piwnicznych. Brama wejściowa prowadzi na pierwszy dziedziniec, druga brama zaś prowadzi na następny, właściwy dziedziniec zamkowy. Cały zamek był pilnowany przez wiele stanowisk żandarmerii. Oficer SS i wspomniany już 60-letni Niemiec przemawiali do zgromadzonych osób. Wyjaśniali, że wszyscy oni pojadą do getta łódzkiego, gdzie mężczyźni będą pracować w fabrykach i szopach, kobiety będą zajmowały się gospodarstwem domowym, dzieci zaś będą chodziły do szkoły. Przed wyjazdem do Łodzi Żydzi muszą jednak udać się do specjalnie dla nich urządzonej łaźni parowej, gdzie zdezynfekowane zostaną także ich rzeczy. Wszyscy muszą się rozebrać, mężczyźni pozostaną w koszulach i kalesonach, kobiety w koszulach. Dowody osobiste i przedmioty wartościowe powinny zostać schowane w chustki. Pieniądze, które wszyto w ubrania, należy wyjąć tak, aby nie uległy zniszczeniu w trakcie dezynfekcji. Po takim przygotowaniu zgromadzonych drzwi otwierano i uprzejmie nakazywano im zejść małymi schodami na dół do kąpieli. Przy opuszczaniu pomieszczenia przez ludzi mocno spadała tam temperatura, gdyż na zewnątrz panował mocny mróz, a korytarz w ogóle nie był ogrzewany. Na skargi zgromadzonych 60-letni Niemiec oraz oficer SS uprzejmie i serdecznie odpowiadali, żeby zachowali spokój, czekając na swoją kolej do pomieszczenia kąpielowego. Pomieszczeniem kąpielowym była właśnie rampa, na którą zaganiano ofiary biciem pejczami i kijami i skąd ładowano ich do samochodu do gazowania, znajdującego się po drugiej stronie rampy. Grzeczność i serdeczność znikały. Nieopisana rozpacz i dzikie przerażenie ogarniały nieszczęśników. Krzyczeli, płakali i głośno się modlili. Samochód, do którego ich zapędzono, jeden z dwóch, miał wielkość mniej więcej dużej ciężarówki. Szary, hermetycznie zamykany, miał dobrze dopasowane drzwi, z zasuwą zamykaną od zewnątrz. We wnętrzu nie było miejsc siedzących. Ściany zostały pokryte blachą, na podłodze znajdowały się listwy przykryte słomianą matą. Po obu stronach samochodu, pod listwami, mieściły się szerokie na 15 cm, dwie rury na gaz. Obie rury, których otwory znajdowały się we wnętrzu samochodu, łączyły się z szoferką, gdzie były podłączone do przewodu gazowego, przy którym mieściło się kilka przycisków. Kiedy już wszyscy byli załadowani, a samochód został hermetycznie zamknięty, wyjeżdżał on przez obie bramy zamkowe do lasu, odległego o 7 km w kierunku koła. Podróż trwała około 15 minut. Na lewo od ulicy droga prowadziła pół kilometra równą drogą, następnie po skręcie w lewo i przejechaniu około 200 metrów widać było posterunek. Tam znajdował się plac na łące, otoczony żandarmami z gotowymi do strzału karabinami maszynowymi. Wzdłuż placu, aż do prowadzącej do niego drogi, ciągnął się rów w kształcie prostokąta. Rów, a raczej wspólny grób zagazowanych ofiar, był u dołu szeroki na 1,5 metra, przy górze zaś na 5 metrów. Głębokość wynosiła 5 metrów. Po placu kręcili się grabarze w liczbie około 20, czasem 50 i przeciętnie 30 żandarmów, SS-manów i gestapowców w cywilu. Część grabarzy była zajęta kopaniem ziemi, która stwardniała na mrozie, pozostali zajmowali się trupami. Grabarze, zarówno ci w wieku męskim, jak też 16-letni chłopcy i 60-letni starcy, pracowali w skąpym odzieniu, a mianowicie w spodniach, kalesonach, koszulach i butach z cholewami. Inne części ubrania musieli zdjąć. Samochód stał w odległości około 100 metrów od grobu. Kierowca i kat w jednej osobie uruchamiał przyciski w aparacie z gazem zamontowanym w szoferce i wychodził z samochodu. Jak wspomniałem,
kierowcy obu samochodów służących do przeprowadzenia egzekucji byli równocześnie katami. Byli to SS-mani z trupią czaszką umieszczoną na czapkach. Z samochodu dochodził stłumiony krzyk, hałas, płacz i walenie w ściany. Po pewnym czasie, mniej więcej kwadransie, znowu robiło się cicho. Wtedy kierowca i równocześnie kat ponownie wsiadał do szoferki i za pomocą podręcznej latarki zaglądał do środka komory gazowej w celu stwierdzenia, czy nastąpiła śmierć. Pomiędzy komorą gazową a szoferką umieszczone były dwie szyby. Po stwierdzeniu śmierci podjeżdżał bliżej do grobu. Potem czekał 5 minut, aż tak zwany oficer placu, wyróżniający się nieopisanym barbarzyństwem i sadyzmem SS-man, wydawał rozkaz szerokiego otwarcia drzwi samochodu. Wydobywał się stamtąd silny zapach gazu. Po upływie następnych 5 minut oficer krzyczał: Żydzi, zakładajcie tfilin! To znaczyło, wyrzucajcie trupy na zewnątrz. Te prace wykonywało 8 Żydów, spośród których 4 wynosiło trupy z samochodu, 2 wrzucało je do grobu, a następnych 2 układało je w grobie. Trupy w samochodzie były strasznie zmieszane ze sobą, prawie wszystkie były wybrudzone kałem, prawdopodobnie ze względu na przerażenie ofiar albo oddziaływanie gazu. Umarli zachowali jednak naturalną barwę skóry i wyglądali tak, jakby znajdowali się we śnie. Wyrzucanie trupów z samochodu odbywało się szybko i brutalnie. Oficer krzyczał i bił pejczem. Trupy kobiet podnoszono za włosy, pozostałe chwytano za ręce i nogi i tak rzucano je na stos. Następnie 2 Niemcy w cywilu specjalnie dokładnie badali trupy, szukając wartościowych przedmiotów. Cała procedura wyglądała mniej więcej następująco. Ze stosu po kolei wyciągano za każdym razem 1 ciało i dokładnie je badano. Zdzierano naszyjniki, ściągano z palców obrączki ślubne, wyrywano złote koronki z ust. Dokładnie sprawdzano, czy wartościowe przedmioty albo pieniądze nie zostały ukryte w odbycie albo kobiecych organach. To wszystko wywoływało u steroryzowanych grabarzy napady wielkiej grozy i wściekłości. W przeciwieństwie do Żydów, cyganów umieszczono w samochodzie gazującym wraz z całym ich dobytkiem i po przeprowadzonej egzekucji zostali razem z nim pochowani. Następnie zbezczeszczone i obrabowane trupy wrzucano do grobu. Te prace wykonywało 2 Żydów, specjalnie wyznaczonych do tego celu. 2 inni żydowscy grabarze pracowali w samym grobie, wykonując rozkazy SS-mana, który stał u góry i za pomocą gałęzi kierował nimi, pokazując, jak trupy mają zostać ułożone. Kładziono je, ułożone twarzą do ziemi, przy głowie jednego trupa znajdowały się nogi następnego. W wolnej przestrzeni układano niemowlęta, dzieci i w przypadku cyganów – dobytek. Po opróżnieniu z ciał samochód czyszczono z pozostałości kału ludzkiego i innych nieczystości. Następnie odjeżdżał. Dziennie grzebano od 6 do 9 transportów. Jedna warstwa liczyła do 200 trupów. Każdą warstwę przysypywano ziemią, a od 17 stycznia sypano na nią chlorek, aby zlikwidować odór gnicia. Prawie każdego dnia przyjeżdżali samochodami oficerowie SS, aby doglądać przebiegu pracy. Z widocznym zadowoleniem przyglądali się egzekucjom i z uznaniem ściskali rękę kierującemu nią oficerowi. 13 stycznia doszło do następującego wydarzenia. Po wyrzuceniu trupów z komory gazowej okazało się, że ukryte w poduszce niemowlę z Bugaju wskutek zadziwiającego przypadku nie zostało zagazowane. Zaczęło płakać, ale strzał z karabinu maszynowego w główkę dziecka zakończył jego cudem ocalone życie. Po przerwie zaczęły znów przybywać transporty z Łodzi. Obóz został uruchomiony ponownie w 1944 roku w ramach przyspieszenia akcji zagłady przed przybyciem Armii Czerwonej. Przestał ostatecznie istnieć 17 stycznia 1945 roku, w przeddzień wkroczenia wojsk radzieckich. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 roku niemieckie komando dokonało ostatniej egzekucji na terenie Chełmna. Niemcy podpalili wówczas spichlerz ze znajdującymi się w nim więźniami. W płomieniach zginęło 47 Żydów.
Początkowo planowali ich zastrzelić, jednak nie zdołali tego do końca zrealizować, ponieważ ostatni więźniowie, przeczuwając, że nadchodzi ich koniec, zbuntowali się przeciwko swoim oprawcom. Zaatakowali i zabili dwóch żandarmów, a przy użyciu ich broni ostrzeliwali pozostałych okupantów. W tej sytuacji Niemcy zaryglowali drzwi do budynku, który chwilę potem podpalili. Komendantami obozu byli Herbert Lange od 1940 do marca 1942 roku oraz Hans Johann Bottmann od marca 1942 do marca 1943 roku. W obozie pracowało stale około 120-130 osób. W różnych okresach do procesu eksterminacji byli wykorzystywani nieliczni polscy zdrajcy. 2 lub 3 lutego 1942 roku za próbę poinformowania międzynarodowej opinii publicznej o istnieniu i działalności obozu został zamordowany przedwojenny sekretarz gminy Chełmno, pan Stanisław Kaszyński. Chciał poinformować listownie Międzynarodowy Czerwony Krzyż w Szwajcarii. Olbrzymią większość ludzi zwiezionych do Kulmhof mordowano natychmiast w ruchomych komorach gazowych, mniejsze grupy więźniów były także rozstrzeliwane. Byli to przede wszystkim Żydzi z kraju Warty. Znane są przypadki transportów, między innymi Romów, z tak zwanego obozu cygańskiego w getcie łódzkim, którzy dzielili losy Żydów. W tym nowym niemieckim okręgu administracyjnym, w ramach rozszerzonej na okupowane tereny Polski akcji eksterminacyjnej T4, zamordowano niepełnosprawnych psychicznie pacjentów ze szpitali w Gnieźnie, Dziekanka, Owińskach, Kościanie, Łodzi i Warty oraz niepełnosprawnych i chorych z zakładów dla ubogich ze Śremu. Akcjami tymi sterował SS-Obersturmführer Herbert Lange. Udokumentowano też przypadki mordowania polskich i radzieckich jeńców wojennych. Liczbę ofiar obozu trudno ustalić. Nie zachowała się bowiem żadna dokumentacja osobowa. Według sędziego Władysława Bednarza z Sądu Okręgowego w Łodzi, prowadzącego po wojnie dochodzenie w sprawie obozu, liczba zamordowanych sięgała około 350 tysięcy. W 1945 roku pojawiała się zupełnie nieprawdopodobna liczba 1,3 miliona ludzi. Większość badaczy przyjmuje jednak liczby w granicach od 150 do 250 tysięcy ofiar, w większości Żydów z kraju Warty. Zamordowano też tutaj około 4300 Romów i Sintich z Burgenlandu, osadzonych przejściowo w obozie na terenie getta w Łodzi. Również jeńców radzieckich, jak i niebędących Żydami Polaków, w tym księży i zakonnice, pensjonariuszy domów starców i przytułków wiejskich we Włocławku, a także grupy dzieci z Zamojszczyzny oraz czeskiej wsi Lidice i Lezaky. Niektórzy silni mężczyźni z transportów nie trafiali od razu do komór gazowych, tylko byli kierowani do komanda grzebiącego zwłoki ofiar, czyli tak zwanego Waldkommando. Była to bardzo ciężka psychicznie praca. Wielokroć ludzie tacy grzebali własne rodziny, dzieci i najbliższych przyjaciół. Mało kto z tych więźniów pozostawał przy życiu dłużej niż kilkanaście dni. Byli zabijani przy najmniejszych uchybieniach. Niejednokrotnie popełniali samobójstwo na trupach. Komando pracujące w lżejszych warunkach od poprzedniego, zajmujące się sortowaniem ubrań oraz przedmiotów pozostałych po ofiarach gazowania, nazywano Hauskommando. Pracowało w dużym pośpiechu, aby kolejny transport nie widział przedmiotów należących do ostatnio zagazowanych ludzi. Członkowie komanda nocowali w pałacowej piwnicy. Co pewien czas byli mordowani gazem, a na ich miejsce typowano kolejnych mężczyzn z następnych transportów. W ten sposób zacierano ślady i usuwano świadków zbrodni. Istnieją świadectwa okolicznej ludności o transportach dzieci z Zamojszczyzny, trafiających do Kulmhof z olbrzymiej akcji eksterminacyjno-wysiedleńczej przeprowadzanej na Zamojszczyźnie. Niestety, świadectwa te są skąpe w informacje i nie zawsze pokrywają się w szczegółach. Także transporty z dziećmi wysiedlonymi z czeskich Lidic i Lezaky, uznanymi za nieprzydatne do germanizacji, prócz 8 wyselekcjonowanych w Łodzi z 80, trafiły w okolice Chełmna nad Nerem.
zapewne właśnie do Kulmhof. Istnieją również relacje o mordowaniu księży i zakonnic katolickich. Potwierdzają to badania archeologiczne, w których pozyskano sporą liczbę krzyżyków i medalików. Bardzo niewielu ludziom udało się uciec z Kulmhof, ale dzięki tym, którzy tego dokonali, dokładnie wiadomo, jak przebiegał proces eksterminacji. Istnieją rozbieżności co do liczby osób, które uciekły z obozu. Na pewno byli to Szlama Berweiner, znany z przekazanej do archiwum Ringelbluma relacji pod nazwiskiem Jakub Grojnowski, Mordechaj Podchlebnik, Jerachmiel Widawski, Iczak Justman, Szymon Srebrnik oraz Mordka Żurawski. Trzej ostatni niedługo po zakończeniu okupacji niemieckiej złożyli przed prokuratorami zeznania. Na podstawie osobistego spotkania z Podchlebnikiem powstał esej Zofii Naukowskiej Człowiek jest mocny. Niedługo po wyzwoleniu obozu informacje na temat działalności obozu zdobywali lokalni historycy, tacy jak Józef Domżał, Stanisław Rubach i Jakub Waldman. Funkcjonowanie obozu badali także radzieccy wojskowi i funkcjonariusze NKWD, między innymi major Ryabcew oraz generałowie Siergiej Gaładżew i Aleksandr Szczerbakow. Dokumentację zbierała także Centralna Żydowska Komisja Historyczna pod kierownictwem Filipa Friedmana. Na terenie Chełmna otwarto posterunek Milicji Obywatelskiej, powstała także Grupa Samoobrony – Pomoc Milicji, do których zadań należała między innymi ochrona terenu obozu i likwidacja grup złodziei działających na jego terenie. 26 maja 1945 roku na terenie obozu dokonano wizji lokalnej. 5 czerwca 1945 roku na zebraniu Wojewódzkiej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Łodzi ustalono, że śledztwo w sprawie działalności obozu poprowadzi sędzia Władysław Bednarz i prokurator Julian Leszczyński. Na przełomie czerwca i lipca 1945 roku na terenie Lasu Żuchowskiego dokonano pierwszych ekshumacji. Od lutego 1946 roku dochodzeniem kierowała asesor Sabina Krzyżanowska, a 29 marca 1947 roku śledztwo zostało zawieszone. Po wojnie udało się ustalić personalia 70 członków załogi SS z Kulmhof. W latach 1963-65 13 z nich zostało osądzonych przez niemiecki sąd Republiki Federalnej Niemiec i w większości skazanych na niewielkie kary więzienia. Zastępca komendanta obozu Albert Pleit popełnił samobójstwo w październiku 1944 roku. Drugi zastępca komendanta obozu Walter Piller w 1949 został skazany przez sąd w Łodzi na karę śmierci i w jego przypadku wyrok wykonano. Hans Johann Bottmann popełnił samobójstwo w niewoli brytyjskiej, zaś Herbert Lange zginął w 1945 roku podczas obrony Berlina. 6 czerwca 1951 roku został stracony Hermann Gielow, czyli jeden z kierowców mobilnych komór gazowych. Na karę śmierci skazano również Wachmana Brunona Israela, jednak sąd zamienił ten wyrok na dożywotnie więzienie. Ostatecznie zakład karny opuścił już w grudniu 1958 roku. W lipcu 2001 roku sąd w Koninie skazał 78-letniego Henryka Manie na 8 lat pozbawienia wolności za to, że od 8 grudnia 1941 roku do 7 kwietnia 1943 roku w obozie zagłady Kulmhof pomagał Niemcom w eksterminacji ludności. Ze względu na swój zły stan zdrowia wyszedł po 1,5-miesięcznej odsiadce. Był to pierwszy proces związany ze sprawą skierowaną do sądu przez Instytut Pamięci Narodowej i jednocześnie pierwszy od 1973 roku proces w sprawie zbrodni ludobójstwa. W 1957 roku na terenie dawnego chełmińskiego folwarku staraniem gmin żydowskich z Włocławka i Łodzi powstał pierwszy pomnik upamiętniający miejsce po byłym obozie. W późniejszych latach na terenie obozu powstał pomnik ofiar faszyzmu oraz niewielkie muzeum, które otwarto 17 czerwca 1990 roku.
W muzeum udostępniane są nieliczne przedmioty świadczące o dziejach tego terenu oraz kopie relacji i sądowych dokumentów powojennych. Pomnik reprezentuje ścianę pamięci z napisem Pamięci Żydów pomordowanych w Chełmnie w latach 41-45. Odtworzono również zarys fundamentów krematorium odsłonięty w czasie wykopalisk. Na przełomie XX i XXI wieku przeprowadzono badania archeologiczne, które zaowocowały odkryciem kilkunastu stanowisk z zakopanymi przedmiotami należącymi do ofiar. Były to zegarki, nożyczki, biżuteria oraz drobiazgi codziennego użytku. Pełna analiza tego materiału wzbogaci wiedzę o Kulmhof i jego ofiarach. Dziś miejsce pamięci można zwiedzać samodzielnie bądź z przewodnikiem. Wejście na teren Muzeum Pamięci jest bezpłatne. Obszar zwiedzania składa się z terenów miejsca pamięci Muzeum w Chełmnie nad Nerem oraz terenów w Lesie Żuchowskim oddalonym 7 km od budynków muzeum. Thank you.